Największy parking w centrum Katowic przestał być bezpłatny. Od dzisiaj godzina postoju kosztuje 10 zł, a jeśli ktoś ma kartę mieszkańca Katowic, 5 zł. W efekcie parking jest pusty. Kierowcy przyznają, że cena za postój jest wysoka. Ja tu zawsze parkowałem bezpłatnie, on był pełny, no dzisiaj przejeżdżam, no niestety widzę, że płatny, no ale cena 10 zł za godzinę, no to bardzo dużo, nie? Zbyt duża? Tak mi się wydaje, no szacunkowo, no ile w Katowicach? 4-5 zł za godzinę kosztuje, no tutaj 10, trochę dużo. Inflacja, tak? Czyli rozumiem, że jeśli trzeba, to po prostu trzeba zapłacić i no nie przeszkadza panu to 10 zł za godzinę? Nie pisze nigdzie, ile to kosztuje. A nie można się cofnąć? Szczerze mówiąc, nie spotkałam się z takimi cenami, no i są bardzo wysokie, szczerze mówiąc. Więc myślę, że ciężko to w ogóle będzie rozwiązać, bo miejsc parkingowych w Katowicach jest mało. Ciężko tutaj na przykład do tych budynków. Urzędnicy sugerują, że samochód można zostawić w jednym z centrów przesiadkowych. Tam postój jest na razie bezpłatny. Otwarliśmy 3 centra przesiadkowe, to łącznie kilkaset miejsc parkingowych i liczymy na to, że właśnie te osoby, które do tej pory dojeżdżały samochodem, będą korzystały z tych alternatyw, bo przypomnę, że jesteśmy w trakcie zmiany polityki parkingowej i już w przyszłym roku strefa płatnego parkowania także się poszerzy i stawki w niej także na pewno ulegną zmianom. Ci, którzy nawyków zmienić nie chcą lub nie mogą, mieli dzisiaj problem z opłaceniem postoju w strefie kultury. W rozwiązywaniu problemów technicznych ma pomóc bezpośrednie połączenie z infolinią w miejscu poboru opłat. Z tym jednak też bywało różnie. Nie wiem, jak zapłacić. To znaczy co, automat nie reaguje? Nie da się, nie odczytuje karty? Reaguje, ale brakuje chyba instrukcji, bo tak jak pani widzi, pan też nie jest w stanie, nie za bardzo wiemy. Automat jest niesprawny, nie wiemy, jak w ogóle zapłacić za bilet tutaj pobrany. Obsługa próbuje coś tam naprawić, ale też chyba nie wie za bardzo, jak to działa, więc no, ciężko mi jest powiedzieć. No, poprosiłem, żeby otworzyli te szlabany, bo nie będę dłużej czekał po prostu, żeby nie wiadomo, ile ta usterka potrwa. Zgodnie z informacją na bilecie parkingowym, pierwsze 15 minut parkowania jest bezpłatne. Opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Niektórzy kierowcy, którzy nie chcieli dzisiaj płacić za postój, zostawiali swoje samochody na miejscach dla busów, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Nie warto ryzykować, bo mandat od Straży Miejskiej może być wyższy niż opłata za cały dzień postoju na płatnym parkingu.